Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Wolpe, a to jest kolejny odcinek Cywilizacji 5, nowy, wspaniały świat jako Rzym. Moi drodzy, jesteśmy po pokoju z Francją. Ktoś od nas ukradł chłodzenie, ale nie wiemy kto. A spójrzmy zaraz na państwa miasta, jak to wygląda. Spójrzmy, co odkrywamy. Penicylinę zaraz będziemy mieć. Fajnie, laboratorium medyczne jest dość potężne, jeszcze daje nam zadowolenie. Auma Ata, no cóż, damy jej 250, myślę, że wystarczy. A Wittenbergia również wymaga tutaj od nas podarku. Genua. Co? Ur? 500. 500 i odwalcie się, Kartagino. Dobra, tutaj zbudowaliśmy tory, bardzo mnie to cieszy. Musimy jednak zacząć tutaj budować tory. Tę naszą przełęcz przez Alpy, moją taką wymarzoną, piękną. Tutaj robimy podobnie do Aquilei kolej. Tu możemy sobie stać, to nie ma żadnego problemu. I tutaj chłopaki też robicie kolej i ci będą robić kolej. Będziemy mieli wszystko pięknie połączone koleją, będzie produkcja. I będzie wreszcie droga, która będzie przebiegać tylko przez nasze terytorium, nie przez pół Francji naokoło i w ogóle. Katarzyna wchodzi w epokę współczesną. To bardzo ciekawa wiadomość. Jak pewnie wiecie, oznacza to, że Katarzyna za niedługo wybierze sobie ideologię. A w ogóle, czy wszystko to jest dobrze? Tak, wydaje mi się, że jest dobrze. Z góry od razu zachęcam wszystkich do... jak to wygląda? Ład. Okej, okay. Fala rewolucji we Francji. A dwie autokracje, dwa łady, dwie swobody. Tak więc jest bardzo, bardzo równo pod tym względem. No i zobaczymy, co Katarzyna w następnej turze wybierze. A chcesz mi dać 7 za te trufelki? Chcesz mi dać 7. Dobrze, mam 32 zadowolenia. Mimo, że tutaj jeszcze sąd jest do zbudowania, to naprawdę dobra suma. Dalej mamy... No, w sumie ten taki największy boom chyba gospodarczy się już zakończył w naszym państwie. Teraz tylko wystarczy zachować potęgę aż do końca gry. Żeby nas nikt nie wyprzedził. Prawdę mówiąc, państwem, które ma największe szanse, żeby nas wyprzedzić, w mojej opinii jest Rosja. To zaraz bym wam wytłumaczył dlaczego. Laboratorium medyczne. Postęp to realizacja utopii. Mamy epokę atomu. Dobra, patrzcie. Gdybym ja grał Rosją, spójrzcie, co tu jest do podbicia. Darmowe ziemie austriackie tutaj. Darmowe ziemie Attyli, który jest tak zacofany, że ja pierdzielę. Darmowe tutaj niemieckie miasto, którego Niemcy nie przybyliby bronić. Państwo miasta bym zostawił, you know, wykupiłbym. Tutaj mamy Szwecję, bardzo słabą. Tutaj mamy Polskę, też nie najmocniejszą. No pewnie jakiś opór by tam stawiał, ale nie jest najmocniejsza, no... Zdajmy sobie z tego sprawę. Więc nie byłoby to takie trudne, gdybym był Rosją. Budujmy sobie te laboratoria medyczne, które właśnie omówiliśmy. I co najważniejsze, ja jako największa potęga nie miałbym zbytnio dostępu do Rosji. Tak więc nie miałbym jak jej wypowiedzieć wojny, jak do niej dojść. To dość potężny argument też dla Rosji. Tak więc, no bo Holandia, Niemcy, w każdym momencie, gdybym bardzo chciał, to w ciągu 30 tur... Może nie 30, przesadzam troszkę. Kiedy będzie? Ja chciałbym mieć już atomówki. A tutaj, dobra, w tę stronę powinniśmy iść. W każdym razie, ja bym, no to 7, 15, to w ciągu powiedzmy, no 30 tur, dobrze mówię, byłbym w stanie spuścić na największych przeciwników atomówki. A tak, to mogę być spokojny. Dobra, tu już mamy tory, aż do samej granicy. O, ja pierdzielę. Czemu mi piszą? Nikola. O, dobra, przepraszam. Dziewczyna. Jak zwykle. Dobra, czy gdzieś tutaj jeszcze nie ma torów? Tu są tory. Tu są tory, 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 tory. Tu nie ma torów. Tu w ogóle nie ma nic. Żadnej drogi. Musimy drogę sobie zbudować. Tutaj też zbudować kolej. Czyli w ciągu dwóch tur kolej będzie gotowa. I zaraz zobaczymy, co wybrała Rosja. Mamy szpiega w ogóle, nie ruszyłem go. Korneliusza. Canus, Korneliusz, Flawiusz, Serwiusz. Piękne imiona rzymskie. Swobody! Dobra, witamy Rosję w drużynie. Drużyna, kurde, wolności rzymskiej. Niech będzie.
Aha, tak więc mamy przewagę w swobodach. Super, super. To bardzo dobrze świadczy dla mojej rezolucji, propozycji na kongresie. Szóstym szczycie w Amsterdamie. Swoją drogą, Polska ma 3 delegatów. Okej. W każdym razie, no, mamy teraz przewagę, bo ja mam 11 głosów. Teodora ma 4, czyli już mamy 15, plus 2 Katarzynki, czyli 17 głosów. Już będzie głosować na tak. To bardzo dobrze, to naprawdę bardzo dobrze. Kazimierz III już wchodzi. Ej, on jest dość do przodu nawet. On jest w tej lepszej połowie w takim razie. Zobaczymy, co Polska wybierze. Ja bardzo chętnie witałbym Polskę wśród swobód. Nie chcę, żeby Polacy stali się komunistami albo faszystami. Nie byłoby to ciekawe. Swoją drogą włączyło się już zarabianie na tym kanale, tak więc mam nadzieję, że wam nie przeszkadza to zbytnio. Epoka współczesna. Dobrze, możemy wybrać lidera światowego, którym oczywiście, spoiler, zostanę ja. Nareszcie. Mam 12 delegatów i przejmuję władzę. Na kongresie. Super. Czy ja straciłem jakieś państwo miasto? Wydaje mi się, że tak, Antwerpia. Antwerpia. Ile ty tu masz wpływów? 90. Okej, 1000. Już. Pozbawiony. Genua. Nie wiem, co robić z tą Genuą. Dawać. Zostawię chyba. Chyba zostawię Teodorze. Trudno. No i Polska niech ma Walettę. Tak, czyli Rosja jest naszą nową przyjaciółką. I zobaczymy, kogo Kazimierz wybierze. Ja tu decyduję. Halo? A was, dobra, wy dotarliście do Akwilei, mamy drogę. Dobra, idźcie w takim razie tutaj i będziecie jakby od drugiej strony budować te tory. To wydaje mi się dobrym pomysłem. Ci robotnicy natomiast tu zbudowali tory, więc wy automatyczne eksploracje, tylko automatyczne budowanie ulepszeń oczywiście. Następna tura. Francja strzela w coś. Portugalię. O, dobra, czyli Francja się broni. Francja się jako tako broni. Chociaż no trzeba przyznać, że Francuzi to już są pograni, nie? Tak, mogę się zgodzić. No to się nie zgadzam. Nie będę się z nikim tradeował za technologię, bo nie jest to nikomu przydatne. A, tego szpiega nie ruszyłem. Fuck. O, zaraz się chyba dowiemy w ogóle, co Polak wziął. Proszę, Polaku, weź swobody. Dawaj, Polska. Come on, wierzę w ciebie. Wierzę w Polaka. Dalej. Wolność. Polska wolność. Dalej. Żaden komunizm. A! Polacy wzięli komunizm. Tak więc powstaje PRL. PRL. Nie. Tak, Polska Republika Ludowa, dobra. Dobrze mówię. Dobrze, dobrze. Niestety, tak więc komunizm jest... No to teraz autentycznie najsłabszy jest faszyzm. Potem bym powiedział, że my jesteśmy drudzy. Ja, Teodora. Wszystkie Rzymy się zjednoczyły w ogóle. Pierwszy Rzym jest za wolnością. Drugi Rzym jest za wolnością. I trzeci Rzym jest za wolnością. Ale śmiesznie to wyszło. Budyka jeszcze. Rzym staje się gospodarzem. Hell yeah. Hell yeah, baby. Dobra, tu jest spoko. Ruszmy Korneliusza, Flawiusza, Swetoniusza do... Do Warszawy. Będziemy sobie dyplomatę tam damy. Do Polaka. Nie będziemy tam szpiega wysyłać, tylko dyplomata wystarczy. Akwileja giełda wypadałoby. Bo Akwileja się zbyt szybko rozwija, więc złota mi może dużo generować. Ja wszystkich malarzy już mam tak, bo tutaj było jakieś takie zgromadzenie bezrobotnych malarzy. Na szczęście to zostało garnięte. I wy też zrobiliście drogę superową. Jestem z was dumny. Statek towarowy. Do Adrianopola. Nie, tam gdzie masz najwięcej złota. Do Aten, super. Dobra, czy mogę kupić gdzieś jeszcze? W Tarencie na przykład statek? Jop. A mogę jeszcze gdzieś? Na przykład w Messynie? Nie, już nie mam. Już mam limit. Dobra. Coś jeszcze miałem chyba robić. W Rzymie za dwie tury będzie 26 obywateli. Dobrze.
Co jeszcze miałem zrobić? Nie, Budyka też za niedługo sobie wybierze ideologię. A jak wyglądają teraz kongres? Pierwszy kongres w Rzymie. Super. I mam 15 delegatów. Dobra, pograny, moi kochani, pograny. Każdy członek dostaje plus 1. Dobra. Mam 2 za funkcję gospodarza i 10 z państw miast. Dobra. To dobrze. No to dalej mamy przewagę. To taką sporą w delegatach. Dobrze, obradujmy dalej, kochani. A, tu jeszcze. Buduj kolej. O! W ogóle dalej nie odkręca Skandynawii. Ten mój świat jest taki trochę... No nieodkryty, muszę przyznać. Kopenhaga znowu jest oblegana. A, niestety. Niestety. Tylko my, moi drodzy, stoimy za wolnością. 3 Rzymy. Dosłownie. Śmieszne, śmieszna koalicja taka. Rzymsko-bizantyjsko-rosyjska. Śmiesznie. Mamy de facto, moglibyśmy dojść do Rosji przez Kijów, przez sojusznika, no to w jakiś tam śmieszny sposób ze sobą graniczymy, nie? W taki sposób, że tak średnio się liczy. O, dobra. Póki co dbamy o naszą hegemonię. Kto? Swobody, dobrze, Celtowie wkraczają do drużyny. Nie, Kazimierz, teraz ty przesadziłeś. Ciebie nie lubię. A wszyscy potępiają Osmana, dobra. Dobra, tak więc Budyjka to jest teraz nasza koleżanka duża. Nasza duża koleżanka. No ona nie za bardzo nas lubi, co prawda, ale to tam trudno. O nie, Anglia zdobyła Aumatę. Zaraz musimy ją wykupić. O, dobra, to już Celtowie ogarnięci. Swobody. Czyli teraz mamy 4. Aż 4. Adam Smith, idź do Monako. Wenecki szpieg. Saluti. Dobra. Nie wypowiadam wojnie Enrico, bo to by się mogło w sumie źle skończyć. Do Aten. Wspieramy gospodarkę. Naprawdę nie mogę. Chyba pancernik będę mógł. Ropy mam 10, więc w statki mógłbym zainwestować, you know. A tutaj dalej nic? Nie, no żartuję, że jest 1800, aha, 72, no to... Kto jest pierwszą wpływową? Twoja cywilizacja. O, wpływowa w jednej. Gdzie? Że tak się zapytam. Status. W Wenecji. A druga będzie Osman, Maroko, Francja, może też paść. Okej. No więc de facto Wenecja stała się rzymska. Można by tak powiedzieć, nasza kultura zdominowała. Mesynie fabryka. Dziwne, że dalej nie ma tej fabryki. Karalis też fabryka. Stało się, nie mają tam dużo produkcji. Dobrze, pobudujmy wszystkim fabryki, niech się cieszą. Tak więc Celtowie są teraz nasi friends. I zobaczmy, co tu się dzieje. Ciebie nie chcę odbierać, ciebie chcę odebrać. 500. Valetto, 123. 23. Proszę bardzo. Skoro Polska nie chciała być naszym sojusznikiem, nie będzie miała wpływu w państwach miastach. Proszę bardzo. Wenecja otrzyma moje poparcie. Dobrze, super. Tak, przyjaźń z Bizancjum. Jasna sprawa. Bizancjum i Hiszpania zostają przyjaciółmi. To dobrze. Może z Hiszpanią poprawimy relacje. Hiszpania jeszcze nic nie przyjęła. Myślałem, że Nie, zaraz. Hiszpania jest totalnym cieniasem. Cieszę się, że zamierzasz podążyć ścieżką swobód. Ja też, Katarzynko. Dobra, co ten nasz pancernik tutaj wyspotował? Tutaj jest Rosja. Izabela ukończyła Big Bena. Izabela? Okej, no mówię, no Hiszpania jest totalnie słaba, tak z tego co patrzę. Pikinierów ma. Ech, ci ludzie. Ej, zapomniałem o jednej drodze. Niezwykle istotnej drodze. Przecież Starako do Narbonne nie ma żadnej drogi. Okej, ty przyjęłaś swobody. 5? Dobra, chciałbym z tobą naprawdę nawiązać relacje. 4. Okej. Skoro przyjęła swobody, no to już trzeba ją zaprosić do rodziny, że tak powiem, do familii. Co tu się dzieje? Kto to strzela? Chyba Portugalia strzela okrętami. Patrzcie, jak to wygląda. No przecież to jest prześmieszne. Rosja ma bardzo duże niezadowolenie. Tak.
Harald ma najgorszą ludność. Najmniej jest na świecie Duńczyków. Aż jest 31 milionów. Holy shit. Zaraz jeszcze więcej, bo w Rzymie będzie 26 obywatel. Tu będzie 18, tu będzie 17. Wow. Podoba mi się ten rozwój. Bardzo duży, że tak powiem, ten rozwój jest. Dobra, Rzym 26. Superowo. Do Belfastu. Otwórzmy się na Belfast, moi drodzy. Otwórzmy się na Belfast. Trzeba handlować z Celtami powoli. Musimy mieć przyjaciół na tym świecie jednak. Nawet samotny Rzymianin sobie nie poradzi. Dlatego przyjaźń w cywilizacji jest bardzo ważna. Przystań w Burdigali. Uniwersytet. Uniwerek. Why the hell not? O nie, stanęli mi te parówki. Dobra, potem się nimi zajmę. Zbudowałeś tory? Super. Zbuduj teraz tu. Też tu zbudowałeś? Super. Zbuduj teraz tu. Dobrze. I kolejujemy sobie. Lugdunum. To było tutaj. Ma 9 obywateli ma niestety tylko. Burdigala ma 9. Też. Ciekawe, które miasto będzie lepiej rozwinięte, co? Znaczyłem, że Lugdunum jednak. Ma tutaj fajne kopalnie. I tak dalej. Chociaż tutaj więcej farm. Ale to miasto ma chyba mniejsze terytorium po prostu. Ale mamy Chateau. Cytruski. For you. Mam cytruski? Mam 4. Dobra, masz cytruski. Przyjaźń z Adolfem. Może też weźmie wolność. No, to mi się nie podoba. Trzeba przyznać, że wojna z Kartaginą to będzie krwawa wojna. Bardzo. Ale zniszczymy ją. Kartagina będzie zniszczona, moi drodzy. Klęska polskiego przewrotu w Rydze. Gratuluję. Jak zwykle, hura Polacy. Świetna robota. No, w ogóle przejęliśmy to? Nie, Genua nie jest nasza. Genua jest... jest Bizancjum. Okej. Okay. To mi nie przeszkadza zbytnio. Która jest godzinka w ogóle? 13. Dobra. Ten odcinek muszę wrzucić na 15. Więc... Może nagram od razu drugi? Coś takiego? I think so. Zapraszam w ogóle wszystkich na serwer Discordowy. Będę powtarzać to, że... No, zapraszam po prostu. Bo w sumie z tego co widzę, to widzom się raczej podoba ten serwer i są zadowoleni. Nie chcę powiedzieć, że bardzo są zadowoleni, bo ja nie wiem, kto tam jest zadowolony, a kto nie. Ale wydaje mi się, że są zadowoleni. Tak chciałbym przynajmniej myśleć. Dobra, tutaj ogarnięte. Tu robimy zwierzynę z jakiegoś powodu, spoko. Jak zwykle Polska, świetna robota. No właściwie te państwa miasta to ja mam na całym świecie, nie? Więc ja mam tutaj wpływy everywhere, everynian. Sydonie nie mam, Sydon też nie jest mój? A. Genua i Sydon, no cóż, na wschodzie też musi mieć Bizancjum jakieś tam swoje wpływy, nie? Ja to akceptuję, ja to rozumiem, nie ma problemu. O, Francja się bije z Portugalią. Okej. Okay. Ja tylko dążę do bomby atomowej, żeby wypowiedzieć wojnę Sulejman. Ideologia przyjęta. Fuck! Osman! What you do? What you doing, bro? Faszyzm? Osman poszedł w faszyzm? Oj. No to Osman będziesz miał przewalone. Osman, bierzcie. Dlaczego? Dlaczego, towarzyszu, mieliśmy takie dobre relacje z Osmanem? Nie będę ci dawał cytrusów za darmo, Harald. Wiesz, co mnie mogłem mu dać? Czy dalej Rosja jest taka zarąbiście niezadowolona? To mnie ciekawi. Bardzo mnie to ciekawi. Tak, ale trochę mniej niż wcześniej. Dobra. Robimy tak. Dobra. Sorry, zegarek i... Zegarek mi tam wpadło coś. Autokracja, kurczę. Tak to na tego Osmana liczyłem. No dobra, trudno. Jeszcze będziemy najlepsi. Kongres Światowy. Budyka ma 3, nie? Też. Gdzie jest Holandia?
Nie ma trzech. Holandia chce zembargować Maroko. Może raczej im na to pozwolimy. To znaczy niech Holandia sobie tam wykorzystuje te swoje śmieszne punkciki. Będzie myśleć, że to jakieś ważne, wszyscy to mają gdzieś. Znaczy no Maroko na pewno tego nie ma gdzieś, ale wiecie o co chodzi. No pewnie tam ktoś tam się przeciwstawi, będzie git. Swoją drogą, ta droga jest tak idiotyczna, usuńmy ją. Tak, usuń drogę. Zrobimy tak drogę i połączymy inaczej ten teren, bo denerwuje mnie to. Po prostu jak można tak bezużytecznie drogę zbudować? Tu się zbuduje, na tym żelazie. Nie da się okraść, no ja myślę, że się nie da. Mam nadzieję, że się nie da. Niemcy nie mogą nas przegonić w technologii. Genua 22 obywateli, super. O to chodzi. O, zgodziła się. Okej, to mamy umowę handlową. Tutaj widzę, że jakieś wojny się toczą groźne. Dzikie, ale nie wiem, gdzie oni idą w sumie. Tutaj Niemcy, Austria, Austro-Niemcy, Niemco-Austria. Nie wiem, co oni tutaj kombinują. Combination tutaj jakieś dzikie leci. No nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia. Tutaj w ogóle te tereny nie zostały zajęte. Ale no nie ma co się dziwić, że nie zostały zajęte, szczerze. Tutaj też... Kurczę, czemu Osman sobie nie kupi tych pól? To są tak idealne pola. Ma Bagdad, 16 obywateli, wow. Nieźle ma rozwinięty ten Bagdad, nie? Znaczy, no Rosja ma Kijów. To jest całkiem w pytkę. Polska. Polski komunizm. Śmiechu warte. Dobra, ale dalej nasza ideologia na szczęście jest najpotężniejsza. I liczę, że jeśli w kongresie to przegłosujemy, to już w ogóle ludzie będą widzieć, że właśnie swobody to najcudowniejsze na świecie. Co my tu mamy? Autokrację. Tu już jest opór obywatelski. No właśnie, patrzcie. Wpływy tutaj już rosną. U Osmana się, no, nie podoba im się to. W Niemcach mamy... W Polsce mamy falę rewolucji. O! O! Tutaj buntownicy przeciwko komunistom się biją. Cieszy mnie to. Rosja jest zadowolona, ma minus 9 zadowolenia. Ale dobra. Dają radę chłopaki. Ale są zadowoleni, to najważniejsze. Cyrena. Amfiteatr. Cyrenie. Dostaliśmy działa przeciwlotnicze. Czy te działa są na coś... No, trzymajmy je tutaj, maybe. Raczej nie wiem, czy Kartagina będzie miała lotnisko. Przeciwko Katarzynie. Podzielimy się z piskiem. Katarzyna będzie zadowolona z tego powodu, że jej powiedziałem. Tu też jest droga. Tę drogę też usuniemy. Ona jest badziewna. Nie ma w ogóle o czym tutaj gadać. A, Portugalia traci okręty. Jezu, że też Portugalia ma to w ogóle prześmieszne jest. Patrzcie, jaka granica mamy do Belfastu. No mówię, otworzyliśmy się, kurczę, na Celtów. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Musimy wspierać wolność. Handlowo. Moi drodzy, zwycięstwo gospodarcze mimo wszystko bardziej nawet cieszy niż militarne. Militarnie to ja bym się mógł przez nich wszystkich powyżynać i w ogóle byłoby elo benz, nie? A tak to mogę się pocieszyć, mogę się polansować na arenie międzynarodowej i tak dalej. Dwa mam. Dobra, 6. Może Austria też będzie po naszej stronie, liczę na to. W sumie katolicyzm to ważna religia. O, tutaj w ogóle jest moja. Tutaj prawie jest moja. Ja już tę moją religię to już w ogóle nie chcę mi się w nią bawić, ale widzę, że radzi sobie tak średnio. Nie no, no nawet nieźle w niektórych miejscach. O, ambasadę. No dobra, daj mi 4, to się zgodzę. Okej. Okay. Otwórzmy się dyplomatycznie na ludzi. Tak mi się wydaje, że to koniec końców będzie dobry pomysł. Nawet jeśli ten handel nie będzie jakoś bardzo opłacalny, to jednak w sumie możemy sobie zaskarbić lepsze relacje z Portugalią. I to nam może zapewnić kolejnego sojusznika na dłuższą metę. Ile mamy minut? Mamy 24 minuty. A, to jeszcze Turka. Jeszcze Turka na dzisiaj. A Belfast też, albo Ateny. Wyślijmy jeszcze jeden do Belfastu. Dobrze. Budyka powinna być mi happy. Budyka powinna się cieszyć. No i budujemy tutaj wszystkie te takie hotele, nie hotele i takie tam. Laboratorium. Oh fuck.
O, fuck, Erywań. 500 złota. Dobra, mamy węgiel. Bo przed chwilą Erywań mi dostarczał węgla i właśnie mi się węgiel skończył. O, i to dlatego tutaj zaczęło się hotel budować. Nie, buduj mi tutaj fabrykę. W porządku. Usunąłeś tutaj drogę? Nie, usuń ją. Nie będę zapłacić za jakieś pierdoły. Dobra. I broń. Przeciw właśnie lotnictwu. Napoleon i Harald zawiązali pokój. Cieszy mnie to. Napoleon w ogóle ma proroka. Ale nie wiem, po jakiej stronie jest ten prorok. W sensie, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Niech będzie. No tutaj mamy fabrykę na spokojnie. Tutaj opera. Tutaj te laboratorium medyczne. Spoko jest, jest spoko. Oh, fuck! Szwecja! Co ty gadasz? Harald! Harald zniknął? Nie, Harald dalej istnieje. Nie wiadomo gdzie... Oh, shit! Man, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się. Byłem pewien, że to jakaś Niemcy albo Holandia to biją. A tymczasem... 5 tur złotych chcesz mi dać za otwarte granice? Dobra. Otwieramy się na Portugalię, moi drodzy. Dyplomatyczny reapproachment robimy. I dobrze, i dobrze. Fabryki budujemy, opery budujemy. Kulturowy rozwój jest. Złotej ery nie ma. Ile mieliśmy? 31 milionów, już mamy 35. Nogiem w pytkę. Żołnierzy 285 tysięcy. Francja ma 0 żołnierzy, chciałbym zauważyć. I PKB najniższe na świecie. Natomiast w wytworzonych dobrach Kartagina jest kiepska. Bardzo mnie to cieszy. Tarako uwielbia króla, bo mam wielorybę. No nie, wziąłem wielorybę. No idea. Any single idea. Genua, tak? To laboratorium medyczne będzie doskonałe. Tutaj... to... Dobra, tutaj załatwiliśmy to. O, serio? Dobra, idźcie tu. I tu... do... Nie no, do Konstantynopola jednak coś tam wysyłajcie sobie, nie? Jednak bez przesady, nie zostawiajmy tak, kurczę, naszej Teodory bez tego wszystkiego. I budujemy tutaj kolej. No i będziemy mieli kolej, dzięki której z Messyny będzie można wygodnie pociągiem przejechać się aż pod Tarako. Piękne, piękne. Najdłuższa droga w Europie. Jestem pewien, że nie ma dłuższej. Najdłuższe połączenie kolejowe to będzie. To będzie coś pięknego. Czy to Rosja? Tak, to chyba Rosja. To w Rosji jest tak nieciekawie. O, kozacy jej się buntują. O, śmieszni kozacy. Śmieszni, śmieszni. 1884, moi drodzy. Świat już jest bardzo rozwinięty w tym momencie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Francja jest bezbronna. Autentycznie. Francuzi są bezbronni. Czekam aż tylko, aż przyjmą komunizm. Nie wiem, czy to się w ogóle wydarzy. Swobody. Miasto jest blokowane. Okej. Okay. O, nie wiem, co on ode mnie chce. Bukara już od dawna jest mój. Nie wiem, co on sobie wymyślił, ten Harald. Niemcy i Maroko, Bizancjum i Wenecja. Okej, okay, Bizancjum z Wenecją zawiązała przyjaźń, to niedobrze. Tutaj za niedługo te miasta nam się rozwiną. Cupcio, dupcio. O, super. Ryga, dawaj, walcz Ryga. Super, trzeba zniszczyć tę rosyjską kawalerię. Kto tu ma problem? Myślałem, że ktoś tu ma problem. Czekam aż w Polsce fala rewolucji tutaj. Katarzyna spiskuje przeciwko Haraldowi. A to nie powiemy. Katarzyna to mój sojusznik, ona ma swobody. W walce z barbarzyńcami? Gdzie? Dobra, no ja nie wiem, gdzie tam jeszcze barbarzyńcy się wymyślili w ogóle
w tym roku, to wybudujecie drogę. Może przestań budować drogę, kretynie. Tu zbuduj kolej po prostu. Dobra, i droga do Messyny jest zrobiona i zaraz z Tarentem też będziemy mieli połączenie. Git. No, i za 3 tury mamy teorię atomu i wtedy wypowiadamy wojnę. Chyba żartujesz. I wtedy wypowiadamy wojnę Kartaginie. Sulejman chce się bić z Rosją. No mam nadzieję, że Rosja mu odda. Teweste 14. Dobra. No, to gotowe. Tylko niech się ta tura skończy. Kolejne państwa przyjęły dzisiaj, dość sporo państw. Niestety Polska nie jest po naszej stronie. To Haralda chcemy dalej wspierać. No wspierajmy, no kurde, kapitalizm. Te cytrusy to mu sprzedajmy, cytrusy, ale... No you know. Dobra, kochani. Kończymy na dziś. A nie, chwila, która się nie skończyła. Jeszcze państwa miasta myślą. Nie chcę państwom miastom przeszkadzać. Twój wpływ na Wittenberg jest słabnie. No, to się zaraz naprawi. W Rzymie pojawia się wielki pisarz. Dobra. Ostatnio tym wielkim pisarzem na tego wielkiego pisarza spojrzymy w następnym odcinku. Ja go idę nagrać chyba już teraz. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć, na razie.